W drugiej połowie lutego Fundacja PGE Energia Ciepła przy współudziale Teatru Ziemi Rybnickiej zorganizowała w Rybniku kolejną 23. edycję Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej. Przez dwa dni eliminacji krajowych żyli w składzie Ewa Kornecka, Konrad Imiela oraz Jarosław Wasik. Wysłuchało łącznie 90 uczestników. Po przesłuchaniach podczas spotkania z wykonawcami poznaliśmy nazwiska 10 artystów, którzy wystąpili kolejnego dnia w ramach finału konkursu krajowego. W sobotnie przedpołudnie w siedzibie głównego organizatora Fundacji PGE Energia Ciepła odbywały się próby, zaś po południu na scenie pojawili się finaliści konkursu, których oceniało jury w składzie Ewa Kornecka, Jacek Glenc, Konrad Imiela, Grzegorz Tomczak. Koncert krajowy prowadził Roman Czejarek. Oto zdaniem jurorów ta najlepsza dziesiątka. Tak wiele znaczył, gdy pojęłam, że pamiętasz jeszcze te wczesne czereśnie zrywane nad ranem troszeczkę za wcześnie. Znów nam broiłam coś. To jeden z moich nawyków i wiem, że jest zły. Ty spróbuj zmienić mnie. Na wszystko jest czas. Tabadum tadum taratidu tej. Tabadum badum dadiejejej. Trzepoczą mi w uszach czasem jeszcze twoje słowa. Motyle skrzydła, co wypadły nam z ust. Mini spódniczka daje znak, że nadszedł czas, by miłości poznać smak. Makijaż zeszłej nocy spłynął na jej oczy i przesłonił świat. Nie głośniej snu, nie głośniej łez, nie głośniej tchu zdyszanych serc. Na skrawkach cisz bezsennych siest nagrywam ci serdeczny list, odwieczny tekst. Ja wiem, że to jest tylko sen, upalnej nocy zwykły sen. Ta noc, srebrzysta letnia noc, przesłania niespokojny dzień. To nie kochanka, ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego mnie nie pytaj więcej mnie, dlaczego jestem z nią, dlaczego z inną nie. Nie pytaj mnie, dlaczego myślę, że nie ma dla mnie innych miejsc. Szum, szelest, zgrzyt i chrzęst, szum, zgrzyt, chrzęst, szelest, wyjście łazdobi, o suche stopy, zmarznięte stopy, miliony piaskowych drobin. W artystycznej części wieczoru wystąpiła ubiegłoroczna laureatka Grand Prix Festiwalu Barbara Piotrowska. Po niej scena przeszła we władanie Anity Lipnickiej, która wystąpiła z koncertem pod tytułem Z bliska akustycznie, będącym z okazji 25-lecia kariery muzycznym autoportretem artystki. Zanim powiesz jej, że... Po koncercie podczas konferencji prasowej jury ogłosiło nazwiska osób,
które mogliśmy usłyszeć ponownie podczas koncertu laureatów w Teatrze Ziemi Rybińskiej, gdzie oficjalnie wręczono nagrody. I tak równorzędne wyróżnienia w wysokości po 1000 zł otrzymali Karolina Wojtko i Marta Skowiela. Trzecią nagrodę w wysokości 2,5 tysiąca złotych otrzymał Dawid Gębala. Drugą nagrodę w wysokości 3,5 tysiąca złotych otrzymał Piotr Zubek, zaś pierwszą nagrodę i 6 tysięcy otrzymała Natalia Skorupka. Nagrodę honorową dla najlepszego akompaniatora otrzymał Adam Potera. Nagrodę specjalną Muzeum Polskiej Piosenki w postaci sesji nagraniowej w profesjonalnym studio jury przyznało Natalii Skorupce. Także ona decyzją Konrada Imieli, członka Rady Artystycznej PPA, otrzymała nominację do drugiego etapu przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Ponadto nominację do Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w bieżącym roku decyzją jury otrzymali Natalia Skorupka, Marta Milej, Piotr Zubek. Po części oficjalnej nagrodzeni zaprezentowali się publiczności. Ostatnim akcentem koncertu galowego był występ Anny Marii Jopek z zespołem. Kończąc tę filmową relację, dziękujemy wszystkim za udział w tym rybińskim święcie piosenki artystycznej i zapraszamy ponownie za rok.